Stowarzyszenie Szukamy Polski zostało właściwie założone po to, między innymi, żeby wykorzystać ogromne zasoby kolekcjonerów. Kolekcjonerów starych zdjęć, fotografii i pocztówek sprzed okresu międzywojennego, ale też wcześniejszych, które dokumentowały tę ogromną różnorodność. Do tego wydawało nam się, że Białystok i Białostoczyzna nic najbardziej nadaje się do tego, żeby współcześnie taką ideę promować. Dlatego, że tu się sporo z tego zachowało. Przede wszystkim jest tu linia, że tak powiem, bezpośredniego kontaktu prawosławia i katolicyzmu, czyli tego zachodniego, nazwijmy to, chrześcijaństwa i wschodniego. Realna linia. Wokół niej tworzą się, pączkują różne narody. To znaczy mamy białoruskie korzenie, mamy ukraińskie na południu, które zresztą ze sobą konkurują o to, kto jest bardziej stąd. Prawda? Mamy Litwinów z Puńska, gdzie w miejscowości, gdzie się właściwie mówi po litewsku i można pogadać się po polsku, ale głównie są litewskie nazwy. I mamy starobrzędowców, jeśli Państwo wiecie, co to taki odłam Ligi Prawosławnej, która się sprzeciwiła reformom. I tutaj jest kilka ośrodków takich starych, starobrzędowych. To współcześnie funkcjonuje, żyje. Nie? Ale mamy też historię taką, jak potężna obecność Żydów. W większości już niewidoczna, ale potężna, ogromna. Nie wiem, ile mówił wam Tomek, ale Białystok był zjawiskiem niezwykłym w okresie międzywojennym, na skalę światową, poprzez swój udział procentowy Żydów. O co chodzi? Chodzi o to, że wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców udział procentowy, taki jaki miał Białystok, czyli około 50%, był czymś niezwykłym, niespotykanym na świecie. Owszem, bywały i w Polsce miasta duże, jak Warszawa czy Łódź, gdzie liczba Żydów, mieszkańców pochodzenia żydowskiego była większa. Były też miejscowości, te sztetl, gdzie 80-90% powiedzmy stanowili Żydzi, ale żeby tak duże miasto miało taki procent społeczności żydowskiej, to było coś wyjątkowego w skali światowej. Czegoś takiego nie było. I Białystok nie miał może spektakularnych jakby osiągnięć, jeśli chodzi o pracę środowisk żydowskich. To znaczy nie było tu cadyków czy rabinów. Nie było szkół religijnych, które by niosły jakąś, rozpoczęły jakąś wielką ideę. Nie było wydawnictw, które wydały coś specjalnego, co się pamięta. Pod tym względem Wilno było bardziej, nawet Grodno, które należało do tego samego województwa. Natomiast jego siłą była różnorodność. To było wszystko. Jeszcze na początku XX wieku udział ludności żydowskiej dochodził do 70%. Później on malał, jeszcze bardziej malał, ponieważ władze polskie dołączały chrześcijańskie wsie do tego po to, żeby troszkę to rozrzedzić, ten udział. Spora część wyjeżdżała, ale to była pierwsza biblioteka, była żydowska. Teatr był żydowski. W 1938 roku pod koniec dopiero został wybudowany taki miejski, nazwijmy to, teatr, który jeszcze nie do rozpoczęcia wojny nie zgromadził nawet ekipy. Tu było na przykład pogotowie ratunkowe, było pierwsze, było stworzone przez Żydów, dla wszystkich oczywiście mieszkańców, to nie było jakieś zamknięte. Kluby sportowe, biznes, na wszystkich poziomach Żydzi byli reprezentowani, a więc biedoty, bardzo interesujący świat kryminalny, całe dzielnice, to jest takie fawele trochę żydowskie zwane Hanajkami. Tu byli i kupcy, i rzemieślnicy, i szkoły rzemieślnicze. Tu były licea, gimnazjum na przykład hebrajskie wykształciło sporo znaczących ludzi, między innymi Shamir, premier Izraela, tu ukończył to gimnazjum. On był chyba z Jasionówki, czyli z wsi takiego typowego sztetla spodziewanych. Także uznaliśmy, że nic bardziej się nie nadaje niż Białystok, niż Białostoczyzna. I pierwsza nasza wystawa, wtedy było to stworzenie Szukamy Polski, nazywała się Unia już tu była. Rozumiecie Państwo tą analogię? Po angielsku nasz tłumacz, Angol typowy, przetłumaczył to jeszcze bardziej dosadnie, czyli bo było to for Poles, European Union is nothing new. Nie? Czyli już dosłownie tak
jak w Szywaju. I taka była tego idea. Pojawiła się wystawa, Unia już tu była, na której przedstawiliśmy, korzystając z zasobów kolekcjonerów, naszych członków, różnorodność architektoniczną czy kulturową Białostoczyzny, w ogóle wschodnich prowincji, że tak powiem nazwijmy. Do tego należały także te, które nazywamy jako kresowe obecnie, czyli te, które są na Białorusi czy część na Litwie. Oczywiście przewagę w tym wszystkim miała, naturalną przewagę uzyskała no, taka tradycja żydowska, ponieważ to właśnie Żydzi tworzyli, nadawali tym małym miasteczkom typu Szczecin pewien charakter przez swoje budownictwo, przez swoją obecność. To oni tworzyli też te, to oni tworzyli właściwie kresy te takie, które najbardziej rzucają się w oczy w obrazkach. To właśnie obecność społeczności żydowskiej. Także w Białymstoku i w okolicach było to najbardziej widoczne. Ale także mamy przecież Tatarów, o których nie wspomniałem. Nie? Mamy przecież osadnictwo. I to i meczety, dwa meczety tatarskie. Ten jeden naprawdę stary, XVIII-wieczny. I to Tatarów, muzułmanów, jakby osadników naturalnych, nie emigrantów, którzy sobie z Bliskiego Wschodu czy z Turcji, ale tutaj osadzonych, znaczy osadzonych w tym sensie osiedlonych tutaj na zasadzie przywileju przez po Cieczy Wiedeńskiej, w tym okresie XVII-wiecznym, kiedy po wojnie z Turcją, jakby w nagrodę za lojalną postawę, prawda, w walce przeciwko Imperium Tureckiemu. Czyli mamy tutaj tą ogromną różnorodność, którą nigdzie indziej nie było. Próbowaliśmy tę ideę sprzedać w różny sposób. Powstały jeszcze więcej interesujących wystaw, na przykład Zagubiony Porządek. Czyli próbowaliśmy przedstawić takie miejsca i takie przestrzenie, których budynki, które już nie istnieją. A kiedyś odgrywały istotną rolę, a my mamy je zarejestrowane na fotografiach starych. Mówiąc o tym, że był pewien stary porządek, był pewien balans i teraz go zabrakło i chcieliśmy pokazać, go, jak bardzo go zabrakło. Jak to wyglądało? Wyglądało to w formie takich tablic dużych, w których przekazywaliśmy różne elementy nieistniejących najczęściej, chociaż częściowo mogły istnieć, krajobrazów takich kulturowych, też typów ludzi, którzy istnieją, związanych z pewnymi środowiskami. Wówczas wywołało to zainteresowanie, ale też pewien, nazwijmy to, opór. Ta nadobecność Żydów no, była przyjmowana dość, no powiedziałbym, mieszanymi uczuciami. To znaczy, niby wszystko jest w porządku, ale dlaczego to tyle Żydów? No bo ich nie ma, bo oni zostawili coś, co było rzeczywiście inne. Natomiast przedstawialiśmy, jak wiele, także motywy chrześcijańskie, także starobrzędowców, także różne inne elementy kulturowe naszej tutaj przeszłości. Jeździliśmy z wystawą trochę po Europie, pokazując te nasze dziedzictwo. Oczywiście z tegoż pomysłu, można powiedzieć, wypączkowała Muzeum Żydów. Jako że Stowarzyszenie Szukamy Polski ewoluowało trochę w inną stronę, natomiast Tomek jakby był mocniej związany z tą ideą promocji jakby dziedzictwa żydowskiego i udziału w polskiej kulturze. Nie? I po różnych perypetiach zdecydował się utworzyć to stowarzyszenie, nie? Którego ja też przystąpiłem, zajmując się także Szukamy Polski wciąż. Nie? Trwało to trochę, trwało to długo, Tomek już wspomniał, opór był taki no dość dziwny, to znaczy to jest jak to z tą tematyką, która jest bardzo delikatna, nigdy ten opór nie jest wprost, to znaczy nikt nie powie, że my Żydów nie chcemy, nie? Bo to jak to brzmi teraz. No to jakieś prymitywnie. Nie? Natomiast znajdowano zawsze jakieś problemy, żebyśmy nie mogli rozpocząć nic poważniejszego. Czyli to, co tutaj jest po tych latach, jest już jakby znaczy nie powiem, że naszym apogeum, ale jest to już, można powiedzieć, osiągnięcie widoczne, wyraźne i obudowane ze wszystkich stron. Tutaj mamy chrześcijańskie elementy. To było to, co chcieliśmy sprzedawać. Drukowaliśmy teksty, kiedyś wprowadziliśmy także taką telewizję lokalną przez ładnych parę lat, która
specjalizowała się w porozumieniu ze stowarzyszeniem w produkcji takich filmów o kulturowych zjawiskach takich związanych z interesującymi nas tematami. Mianowicie wyprodukowaliśmy film o najstarszym imamie, czyli takim duchownym muzułmańskim, więc o wielu innych elementach i próbowaliśmy propagować tę różnorodność. Jak mówię, różnie z tym było, ponieważ takie pogranicza, jakim teraz jest Białostoczyzna, no, tak, zresztą Zachód tworzy podobne zjawiska, rodzi dwie postawy takie, dwie u aktywnych obywateli. One są skrajne. Jedna z nich to taka otwartość, prawda? Znaczy, człowiek przyzwyczajony do różnorodności traktuje ją w sposób normalny i nie boi się jej. Ale druga, niestety liczniejsza, to są tacy obrońcy granic, obrońcy stanic. Tu, gdzie jest realny front między, powiedzmy, obu religii, różnych języków, różnych wpływów, wtedy bardzo często mobilizują się tacy obrońcy. Stąd też tak wygląda układ, no powiedziałbym, partyjny, nie? Rządzący partii. Ten wschód jest taki obudowany najbardziej, powiedzmy, prawicowo-narodową częścią. To widać wyraźnie jak rezultat wyborów samorządowych czy parlamentarnych. Oni stale są tu obrońcy, więc tu stale łatwiej jest pobudzić taką postawę, że jesteśmy zagrożenia wynikającego z różnorodności, z różnych zależności religijnej, czy z różnego podejścia do dziedzictwa narodowego, takich obrońców. Stąd jakby nasza rola byłaby walczyć z tym, ale nie w sposób otwarty, to znaczy nie taki bezpośredni, tylko raczej przez propagowanie tej różnorodności, tego udziału innych społeczności w wspólnym dziedzictwie. Stąd, jak widzicie Państwo, to miejsce, zwłaszcza z zewnątrz, nie jest typowym muzeum żydowskim, ponieważ my nie reprezentujemy społeczności żydowskiej, raczej mieszkańców, nie Żydów, mieszkańców miasta i regionu, którzy doceniają wkład żydowski, uważają je za interesujący i znaczący. Poprzez takie propagowanie tych wzajemnych wpływów normalnego życia, przejawów normalnego życia, przenikania się tych wzajemnych społeczeństw, a nawet nie przenikania się, tylko życia obok, ale w sposób jakiś tam zgodny, to jest nasz główny cel. Stąd zwracam uwagę na takie rzeczy jak środowisko lekarzy, środowisko dziennikarskie, ponieważ tutaj Białystok był fenomenem także jakby dziennikarskim, prasowym. Tu istniały trzy dzienniki wydawane przez Żydów. Polski, jidysz i przez jakiś czas nawet rosyjski, dopóki rosyjski w początku lat 20. nie został wyrugowany całkowicie z publicznego obiegu. Nie? Tutaj liczba wydawnictw to był dziesiątki wydawnictw, więcej niż w Wilnie, czy w Lublinie, czy w Krakowie nawet. Nie? Pokazujemy też jakby życie normalnych ludzi, normalny biznes, normalny sport. Tu były bardzo rozbudowane wszystkie elementy życia społeczności żydowskiej. Także właśnie sport, biznes, kultura, środowiska literackie, chociaż nie wyprodukowały kogoś takiego jak Singer z Lublinie, czy inne te postaci, ale jednak organizowały one bardzo tą społeczność. Stąd Białystok ma tak wiele tak zwanych ziomkostw, nie? Czyli grup żydowskich w całym świecie. W Stanach, w Izraelu, w Argentynie. Stąd tak bardzo wielu ludzi, potomków rodzin, chce wracać i wspomina i Białystok, i te okoliczne sztetle, w których się rodziło bardzo wielu znaczących ludzi albo ich przodków. Stąd też mamy jakby taki napęd naturalny i zainteresowanie z całego świata. Ludzi, którzy chcą to przyjąć, a my w tym miejscu sprzedajemy bardziej, jak widzicie, to nie ma charakteru typowego muzeum, bo nie może mieć. Przy tej przestrzeniach nie da się tutaj zrobić chodzenia od eksponatu do eksponatu czy od wystawy. Ale wiemy też, że jakby nie ma na to takiego zapotrzebowania. Chodzenie kilometrach. Natomiast dla potomków, zwłaszcza Żydów urodzonych w tym regionie, ważne są pewne emocje. To znaczy ważne, żeby zobaczyć pewne miejsca, pewne nazwiska, które im się kojarzą, które z przekazów domowych czy z jakichś dokumentów no, tam się pojawiają. Pozwalają im znaleźć jakieś połączenie swoje obecne, któregoś tam pokolenia, które nigdy w Polsce nie było, urodziło się gdzieś w Stanach. Teraz próbuje znaleźć choćby kawałek, choćby ślad swojego pochodzenia gdzieś tam. I te emocje są dla nich ważniejsze
niż cały wykład, niż cały ładunek wiedzy, który można im sprzedać. Ten przychodzi później, kiedy chcą. Stąd jakby, stąd pewne można powiedzieć powodzenie tego miejsca i tego typu placówki, jaką żeśmy stworzyli. Mamy pewne idee, co tu gdzieś może być. I szukamy czegoś, co pozwoliłoby nam uzupełnić jakiś kwad. Czy wyjść szerzej poza Białystok, co też robimy poprzez te sztetl, czy zająć się konkretnym tematem. Na przykład myślimy o bardziej turystycznym wykorzystywaniu tego miejsca. Jest taka sieć, ona nazywa się Jewish Point. To są takie w Europie miejsca, gdzie są znaczące pozostałości, że tak powiem, żydowskiej kultury, które tworzą odpowiednią sieć i myślę, że Białystok może się znaleźć i to miejsce może się tam znaleźć. Próbujemy jakby włączyć bardziej to dziedzictwo do, nazwijmy to może brzydko, oferty turystycznej miasta i znaleźć do tego narzędzia. Oczywiście na to są narzędzia w Ministerstwie Sportu i Turystyki, inne takie granty i do tego się przygotowujemy. To jest jedna, raczej tak jakby oprzyrządowanie praktyczne do tego, a od strony tematycznej co jakiś czas pojawiają się dzięki ciągłym poszukiwaniom, które prowadzimy, Tomek głównie prowadzi, jakieś tematy, które jakieś można poruszyć. Na przykład niebawem będziemy mieli taką konferencję poświęconą lekarzom, żydowskim lekarzom. Uniwersytet Medyczny jest też zaangażowany i różne środowiska lekarskie, co pozwoli wypromować jakoś część, nie tylko ten Sabin, ale także inni. I w ten sposób raczej. Jesteśmy dość otwarci. Jesteśmy zdolni tym się różnimy od placówek publicznych, że reagujemy natychmiast. Jesteśmy w stanie zatrzymać jakiś element w rozwoju po to, żeby zająć się tym, co się pojawia, możliwościami, które się pojawiają. Jeśli pojawia się możliwość rozszerzenia oferty turystycznej, oprzyrządowania tego turystycznego, to to zrobimy. Jeśli pojawi się jakiś interesujący temat, jakiegoś umiędzynarodowienia tego miejsca, takiego formalnego. Mamy mnóstwo kontaktów międzynarodowych, ale chcielibyśmy umieścić go w jakimś systemie, w jakiejś ścieżce europejskiej. Natomiast chcielibyśmy przede wszystkim, i to się już dzieje, aby to miejsce było pełne. To znaczy, zdarzały tu się różne wydarzenia, takie jak to teraz, w formie jakiegoś warsztatu, zapoznania, ale też w formie różnych takich na przykład prezentacji nowych książek, które mają, spotkań z autorami, w formie promocji. Mieliśmy tutaj białoruskich, no powiedzmy, uciekinierów, którzy zajmowali się grodzieńską historią Żydów i to, co zdobyli, nam tutaj prezentowali. Czyli jak najbardziej różnorodne, wszechstronne wydarzenia powinny się tu pojawić. No. To jest to, co chciałem Państwu powiedzieć. Jeśli Państwo macie jeszcze do mnie jakieś uwagi, pytania, czy cokolwiek, to jestem gotów.